Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Murawa TV. Dzisiaj jest poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień i rozpoczynamy moi drodzy znowu progresję. Także wracamy do tej serii, coraz więcej ciekawych meczów, za chwilkę Euro. Teraz wiele meczów towarzyskich, także myślę, że będzie naprawdę fajnie. Wiem, że nie wszyscy ekscytują się tą przerwą reprezentacyjną, ale powiem szczerze, że ja dosyć lubię ten czas. Lubię oglądać sobie również mecze reprezentacji, mimo tego, że wiadomo, że są to spotkania troszeczkę mniej taktyczne. Ale jak już rozmawiamy o reprezentacjach, to nie można też pominąć na przykład reprezentacji U21, które obecnie grają ćwierćfinały w Euro U21 i to będzie nasz mecz specjalny, bo dzisiaj moi drodzy w ramach tego spotkania Portugalia U21 kontra Włochy U21, także gorąco zachęcam do typowania tego meczu w komentarzach. Przypominam, że trzeba napisać wynik tego spotkania, minutę strzelenia pierwszej bramki oraz dopisać swój nick na BetClick, a osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia na swoje konto 50 zł. Także gorąco zachęcam. Oczywiście, jeżeli konta jeszcze na BetClicku nie macie i nie wiecie, i dlatego nie możecie brać udziału w tym konkursie, no to możecie to bardzo szybko zmienić, zakładając je już teraz z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Dodatkowo z kodem BetVIP50, pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, co oznacza, że jeżeli wygracie, to normalnie pieniądze lądują na waszym koncie, a jeżeli noga wam się powinie, to pieniądze są wam zwracane, pomniejszone jedynie o podatek i możecie nimi dalej obracać, ale możecie też je od razu wypłacić. Także myślę, że spoko opcja. Lecimy, moi drodzy, do dzisiejszych typów. Jesteśmy oczywiście na BetClick, no tutaj już pojawiają nam się oczywiście mecze Euro, nie możemy się chyba wszyscy tego doczekać, ale to już niedługo, to już moi drodzy, no około 2 tygodni, pojawia nam się również spotkanie towarzyskie Polski z Rosji, które już jutro, jak widać, jesteśmy faworytem 2.32, jeżeli chodzi o kurs na naszą reprezentację, ale o tym porozmawiamy sobie jutro, bo na pewno ten mecz obstawiać będziemy. Dzisiaj moi drodzy, przechodzimy najpierw do towarzyskich spotkań międzynarodowych, gdzie tak naprawdę w dzisiejszym dniu dwa spotkania, czyli Turcja, Gwinea oraz Jordania, Wietnam. Tego bardziej egzotycznego obstawiać nie będę, natomiast obstawimy sobie mecz Turcji z Gwineą, gdzie ja osobiście zakładam dosyć łatwe zwycięstwo właśnie reprezentacji Turcji, ale dodatkowo, żeby podbić sobie kurs, wchodzimy w zakłady kombinacyjne i ja stawiam, moi drodzy, że Turcja wygra i będzie w tym spotkaniu powyżej 1,5 bramki, no czyli po prostu Turcja wygra 2-0 lub wyżej, lub 2-1 i tak dalej. Natomiast jeżeli boicie się tego zakładu i chcielibyście postawić na samą Turcję, to w ogóle zapraszam was tutaj do zakładki Super Kursy, gdzie możecie sobie za chwilkę zauważyć, że kurs na samą Turcję tutaj jest 1,62, więc jeżeli chcielibyście podbijać swój kupon samą Turcją, no to można się tutaj tym zainteresować. Ja jednak wolę postawić po prostu za 1,88 to, że padnie w tym meczu jeszcze powyżej 1,5 gola. Ale dobra, to jeżeli chodzi o nasz pierwszy typ na dzisiejsze spotkanie, który myślę, że jest dosyć jasny. No Turcja jest po prostu lepszą reprezentacją. Tak jak już kiedyś tłumaczyłem na przykładzie meczu Szwecji z Finlandią, w tych meczach towarzyskich mimo wszystko chodzi też o to, żeby trochę się rozstrzelać. Wydaje mi się, że właśnie na bazie takiego rywala jak Gwinea tutaj napastnicy Turcji spokojnie powinni sobie poradzić. Zresztą ten mecz to jest inny mecz, tutaj w ogóle Turcja miała grać z kimś innym, ale generalnie rzecz biorąc udało się załatwić spotkanie z Gwineą i myślę, że na to spotkanie po prostu wyjdą tak, żeby się troszeczkę rozstrzelać. Natomiast to nie wszystko, moi drodzy, bo oczywiście postawimy sobie drugi kupon i będzie to mecz Euro U21, gdzie mamy bardzo ciekawe spotkanie Hiszpanii U21 z Chorwacją U21 i tutaj, moi drodzy, postawimy sobie po prostu czystą jedynkę. To znaczy, powiem szczerze, że w ogóle zostały bardzo mocne reprezentacje i to widać, które reprezentacje mają mocne kadry, jeżeli chodzi o reprezentację U21. Bardzo, bardzo ciekawe spotkanie Holandii z Francją. Tutaj Holandia chociażby wcześniej pokonała Portugalię. Francuzi, no wiemy, jaką mają napakowaną paczkę. Proszę bardzo, jeszcze kurs mi tutaj wzrósł na 1,60, także już w ogóle super, bo nasz całkowity kurs wyniesie ponad 3, także stawiamy sobie, moi drodzy, idealnie trafiliśmy czasowo na Hiszpanów w meczu z Chorwatami i dzięki temu, moi drodzy, stawiając sobie 50 zł na naszym pierwszym progu progresji, na którym obecnie jesteśmy, jeju, coś mi włosy tutaj się podkręciły, ale myślę, że tak już może być. Słuchajcie, stawiając 50 zł, dzięki temu do wygrania 132 zł 44 grosze, więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest to fajna opcja, także stawiamy sobie ten zakładzik, on został przyjęty i miło mi rozpocząć kolejny
kolejną progresję wraz z Wami. Przypominam, że jeżeli chcecie grać razem ze mną, no to już teraz możecie się zarejestrować w Betclic i taki zakład jak ja postawić chociażby bez ryzyka, więc jeżeli by ewentualnie nie wszedł, to pieniądze wracają na Waszego, to chociaż ja co do niego mam bardzo dobre gdzieś tam przeczucia i myślę, że się on zazieleni. Serdecznie dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego odcinka, przypominam o zostawianiu łapek w górę, przypominam o subskrypcji tego kanału, bo już niedługo bardzo, ale to bardzo dużo kontentu związanego z Euro 2020, znaczy 2021, jak kto woli to nazywać, tak czy inaczej związanego z Mistrzostwami Europy, także gorąco zapraszam do obserwowania, a ja teraz już się z Wami żegnam. Przypominam o naszej grupie Typermania na Facebooku, za dołączenie do której zgarniacie 5 zł. Przypominam o naszym meczu specjalnym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie!